Michał, już za kilka dni twoja walka na gali w Ostródzie, boksujesz z Krzyśkiem Szotem, ale wróćmy jeszcze do twojej ostatniej zawodowej walki. Nie mieliśmy jeszcze okazji o tym porozmawiać. Przemyślałeś sobie, co tam się stało? Przemyślałem sobie. No, wracając do tamtej walki. Walka była, powiem szczerze, bardzo nieładna. Ciężka do punktacji, było dużo klinczów i myślę, że ja nie czuję ogólnie się przegranym. Był tam remis. Mogło to wyniknąć z tego, że 3 tygodnie przed moim startem, moją walką, trener musiał wyjechać na obóz do Władimira Kliczki. Stąd brak sparring partnerów i jakieś tam tarcze, żeby wyczuć dobrze dystans. W tej walce właśnie dużo wpadałem. Kiedy zawodnik w pierwszej rundzie poczuł jakiś mocniejszy cios, to od tamtego momentu zaczęły się klincze i bardzo się denerwowałem. Jakiś rozkrożony byłem. Ale już za mną ta walka, teraz nowe siły przyszły, jestem fajnie zmotywowany i trenuję jak nigdy dotąd i co, no będę miał fajną przeprawę, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać tego pojedynku. Znam bardzo dobrze Krzysia Szota, był to wieloletni mój kolega z kadry, kapitan kadry, także mam jakiś tam do niego szacunek. Sprawdzimy się, kto będzie lepszy, na pewno pokażemy ładny boks. W Poznaniu też chyba razem spędziliście trochę czasu. Czasami tak. Czasami przyjeżdżał Krzysiu na jakieś tam ostatnie jakieś szlify przed jakimś ligą albo Grand Prix czy coś takiego. Ale tak to mało. Kontaktu jedynie z kadry, nie? Tam jakieś zabawki, jakieś takie, ale to było z 7 lat temu, więc to były tylko takie zabawki, nawet nie pamiętam. Ale wspólne sparingi były czy nie? Nie wiem. Przypominam sobie, że może z 1-2 rundy były, także nic z tego. Co no, ja jestem wyższym przeciwnikiem, prawie o głowę od Krzyśka, na pewno nie dam mu się zbliżyć do mnie i a też nie pozwolę, żeby on swoje warunki sobie stawił. Że jestem przygotowany bardzo dobrze tutaj z Piotrem Wilczewskim, razem jakąś tam taktykę szykujemy, także będzie fajny pojedynek, czeka nas i co no, czekam. Powiedziałeś, że masz dużą motywację przed tym pojedynkiem. Nie wiem, czy czytałeś taki wywiad Marysza Kołodzieja, który powiedział, że niektórzy pięściarze muszą zastanowić się, co dalej, czy chcą dalej boksować. Nie wiem, czy odebrałeś to, że to było do ciebie na przykład? Powiem szczerze, że nie czytam w ogóle komentarzy na mój temat. Staram się przynajmniej. Jak coś tam zobaczę na szybko, to w ogóle sobie nie zwracam tym głowy, bo to są tylko pisania. Ja pokażę swoją klasę w ringu i wiem, na co mnie stać. Bardzo długo na to pracuję i żyję boksem całym sercem i poświęcam całe życie swoje. To jest taka walka chyba dla ciebie, która może być przełomowa, prawda? Która może też pozwolić ci stanąć na takie mocne nogi jako zawodowiec. No fajnie właśnie, kiedy zwyciężę, to po tej walce dużo może się rozjaśnić, wyjaśnić, jakie dalsze drogi moje. Na pewno wspólnie z promotorem Mariuszem Kołodziejem usiądziemy i uzgodnimy, co tam dalej, jakie plany, jaki następny krok. Ja jestem gotowy, jakiego mi dadzą przeciwnika, z tym walczę. To jest 7 moja zawodowa walka, walczę z doświadczonym zawodnikiem. Bardzo się cieszę. Krzysiek Szot, to był dla ciebie jakiś tam wzór w czasach amatorskich? Może nie wzór, bo ja wiem. On całkiem zupełnie ma inny styl niż ja. On jest bardziej gardowiec, bije dużo. Jest oczywiście wszechstronny, bo potrafi wiele. Nie wiem, nie był moim wzorem. Na pewno przy Krzyśku Szocie, przy Andrzeju Liczyku, przy starszych kolegach na pewno ja się rozwijałem, na pewno rosłem, bo ja chciałem im dorównać też. Nad propozycją tej walki myślałeś jakoś długo? Może dzień, tak wspólnie zadzwonił do mnie promotor i tak w sumie omyśleliśmy. Nie ma się nad czym zastanawiać. To jest ryzyko może, ale ja się nie boję wyzwań. Wygląda na to, że to będzie taka walka, na której nikt nie będzie mógł się nudzić, bo on będzie na pewno szedł do przodu. Ty będziesz musiał chyba cały czas pozostawać w ruchu, tak to mniej więcej widzisz? Nie powiem, co ja widzę. Ja mam w swojej głowie wszystko pokładane, ale nie pozwolę mu tak, żeby on rządził w ringu. Ja nie będę cały czas na wstecznym. Różne będą scenariusze.